Dzień dobry w kolejnym vlogu na moim kanale. Właśnie zawiozłam Olivera do przedszkola samochodem, bo jest tak brzydka pogoda, że nie chciało nam się iść spacerkiem. Wróciłam do domu, zaparzyłam sobie cytrynę z imbirem i zrobię sobie śniadańko. W sumie to zjem jogurt z owocami, przełożę sobie zaraz ten jogurt do miseczki, wkroję owoce i sobie zjem. Na obiad mam w planie dzisiaj zrobić pierś z indyka z papryką i cebulą w takim sosie sojowym. Do tego ugotujemy ryż i dla Oliwiera zrobię makaron ze szpinakiem, bo on bardzo lubi. A na kolację będę musiała wymyśleć coś z tych pomidorów, bo moi chłopcy byli w sobotę w sklepie i kupili mi dwa takie wiadereczka pomidorów, a mamy jeszcze sporo tych pomidorów w lodówce. Łuki też pewnie nie wiedział, że są, dlatego też kupił. Także zrobimy sobie może później taką bagietkę z pomidorami. Zobaczymy. Ale teraz pora na śniadanie. Ogólnie przepraszam Was dzisiaj za to światło, ale lepiej nie będzie, bo ma cały dzień padać i być tak pochmurnie. No, jak widzicie, w dalszym ciągu mamy tutaj remont na balkonie, na balkonach ogólnie wszystkich i myślę, że chyba jeszcze im trochę zejdzie, bo jak jest taka pogoda, to w ogóle nie pracują. Miało to być do grudnia, a już mamy tak naprawdę listopad, więc no wątpię, aby się wyrobili w czasie. Śniadanie jest zjedzone, przy okazji czytam sobie książkę, którą zamówiłam sobie kilka dni temu. Wczoraj zaczęłam czytać i już zauważyłam, że naprawdę bardzo fajnie i lekko się ją czyta, bo wiecie, czasami książki są tak napisane, że przeczytam je kilka stron i po prostu nas to męczy, a nie o to tutaj chodzi. Ta jest naprawdę bardzo fajnie napisana, nie jest jakoś skomplikowana, te zdania są proste, nie zbyt bardzo skomplikowane i dlatego też tak łatwo się nią czyta, także myślę, że każda kobieta powinna sobie ją przeczytać. Zauważyłam też, że skończyły mi się wkłady tutaj do tych lampionów i chyba pojadę sobie dzisiaj z Olim do Ikei po obiedzie. Miałam już jechać w ubiegły piątek, ale jakoś tak, nie wiem, nie chciało mi się, także może dzisiaj sobie skoczymy. Ogarnęłam trochę, zrobiłam sobie kawę, zaraz muszę jeszcze wymyć moje pędzle, ale Wam pokażę kilka nowości. Ostatnio zamówiłam sobie kilka rzeczy, m.in. ten rozświetlacz z Debalm i muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę przepiękny. Przepięknie mieni się na twarzy, nigdy nie miałam tak ładnego rozświetlacza. Przy okazji zamówiłam też bronzer z Debalm i muszę przyznać, że jest nawet lepszy jak dla mnie niż ten z Benefitu. Natomiast jeśli chodzi o mydełko, to zamówiłam też pierwszy raz to z Lush Brow i nie jest złe, ale jednak zostaje przy tym z Apolki. Zamówiłam też nową paletę cieni. Jestem w ogóle w szoku, jak ta paleta jest napigmentowana. Można z niej stworzyć naprawdę przepiękny makijaż. Nie tylko, wiecie, taki wyjściowy, tylko też na co dzień. Osobiście teraz używam tej paletki i jestem bardzo z niej zadowolona. Następne moje odkrycie to ten tusz z Maybelline. Naprawdę ja już przetestowałam mnóstwo tuszy do rzęs i zawsze jakiś mi się gdzieś tam rozmazywał, to szczotka nie ta, a ten naprawdę ma i piękną szczotkę, bo jest silikonowa i naprawdę bardzo ładnie wykręca nam te rzęsy i jest trwały i się, co najważniejsze, nie rozmazuje. Następnie mam tutaj te pomadki, ja mam tych pomadek mnóstwo, ale to są moje ulubione kolory. Tutaj mamy trzy numerki, 35, 65 i 05. Można z nich naprawdę fajne rzeczy wyczarować.
Odebrałam Oliwiera z przedszkola i już nawet przygotowałam tutaj dla niego makaron ze szpinakiem. Teraz to ostygnie, a ja zrobię dla nas i mam tutaj wcześniej przygotowaną pierś z indyka w przyprawach. Teraz sobie to wszystko przysmażę i wstawię ryż w termomiksie, bo w sumie z termomiksa to najbardziej mi smakuje właśnie ryż, bo nie jest taki rozmemłany, tylko taki fajny, sypki. Ale wcześniej wypakuję sobie zmywarkę. Wiążę sobie włosy i robimy obiad. Ogólnie też testuję mój nowy statyw, bo musiałam zamówić nowy, bo tamten mi się zepsuł, po prostu złamała się ta nóżka, nie wiem czemu. Ten kupiłam taki bardziej masywny, więc mam nadzieję, że mi posłuży na dłużej. Teraz sobie rozgrzejemy oliwę, wrzucę sobie mięsko, później warzywka. Ustawię też ryż. Tak jak mówię, ja bardzo lubię gotować ryż w termomiksie, bo jest całkiem inny niż taki, jakbyśmy ugotowali go w wodzie bezpośrednio, bo on tam się w sumie gotuje na parze i nie jest taki rozlazły. Oliś wcina obiad i my za niedługo też będziemy jeść, zaraz Łuki wróci. Zjemy obiad i jedziemy do Ikei. Jeee! Oli, strasznie. Oli to jest ogólnie chyba jedyny facet, który lubi jeździć do Ikei, naprawdę. Strasznie zawsze się cieszę, jak jedziemy. Mogę to już wrzucić? No świetnie, oblałam się. No nie. Dobra, smażymy mięsko. Koszyczek i nie wiem, ile tego ryżu ugotować. Nie będę robić tyle, ile jest w przepisie, bo to będzie zdecydowanie dla nas za dużo. Zrobimy sobie 200 gram. 180. Nie, no dobra, 200. Najwyżej później zrobię sobie bowl z ryżem i warzywami. Okej. Okay. 20 minut i obiad będzie gotowy.
obiad gotowy. Teraz wyłożę sobie tutaj ładnie ryż. Pokroję kolendrę. My kolendrę uwielbiamy. Możemy jeść ze wszystkim. Bardzo dużo kolendry u nas idzie, naprawdę. Dobra, i teraz dodamy tak. Opsa. Jeden. Co tam, wariacie mały? Będziesz jadł? Będziesz jadł ryż? Druga. I teraz zostało mi jeszcze tylko pokroić kolendę. Także od razu sobie to zrobimy. Mamy obiad gotowy. Wyszliśmy właśnie z domu i jedziemy sobie do Ikei. Jej! Tak jak wspominałam, Oli to jedyny mężczyzna, który kocha Ikeę. Klasyk, dojechaliśmy na miejsce. Moje dziecko zasnęło. Halo! Oli, jesteśmy na miejscu. Idziesz z mamą do Ikei? Halo? Ale to jeszcze nie są prezenciki dla ciebie, myszko. To nie, to musi do nas do domku przyjść. W miarę szybko sobie tutaj obeszliśmy całą Ikeę, bo wiemy, po co przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy sobie właśnie po ten set i wezmę sobie takich dwa. Plus do tego dokupimy świece i będzie pięknie. Musimy dobrać sobie teraz do tego wkłady i fajnie, bo mamy promocję. Także wezmę na pewno kilka sztuk i jeszcze muszę wziąć nieco większe i mniejsze. Te mamy ile? 14 cm. Mamy ile? Mamy tutaj 6, 7, 8, 9. I musimy wziąć jeszcze jakieś inne. Większe i większe. Zobaczcie, tutaj można zrobić sobie poduszkę personalizowaną. Pan tutaj od razu robi. Mega opcja. Całkiem ładny stroik na drzwi. W bardzo ładnych kolorach. A tutaj mamy też takie fajne bombki na choinkę, na przykład, nie wiem, do dziecka, do pokoju. Całkiem ładnie by to mogło wyglądać. Ogólnie ten kotek bardzo ładny. Mamy tutaj mnóstwo gwiazd. I nie wiem, czy nie wziąć właśnie dzisiaj, tylko się zastanawiam, czy taką, taką już na pewno mamy, która stoi sobie. Ale taka wisząca jedna mi się na pewno zepsuła. Tylko jaki kolor? Ta jest bardzo ładna. Zobaczcie, jakie mamy tutaj fajne kalendarze adwentowe i muszę przyznać, że całkiem ładnie wyglądają te czekoladki tutaj. A ty co mi tutaj pakujesz do wózka? Wariat mały. Nie, no ile? Po co ci aż tyle? Nie potrzebujemy. Jeszcze nie. Jeszcze jest czas. Tutaj z tego też można by było zrobić fajnie na przykład kalendarz adwentowy. Widzisz, mówiłam ci, siadaj. Teraz będzie mamusi pomagał, dobra? To poczekaj, mama tutaj włoży to, żeby nam się nie rozbiło. Ale to nie będziesz rzucał. Mama musi będziesz podawał, a mama będzie tu układała, dobra? A?
O, pięknie mi pomagasz, brawo! Ale wieje! No super, a kto ma Dudusia? O, o, zapomniałeś, że masz Dudu? Ha-ha-hi. No, a ja nie rzucaj świeczkami, wariacie mały. O, o. Oli, mama prosi o to, abyś nie rzucał. Ślicznie, brawo. Dziękuję. I kto teraz zamknie to? Oli, Oli, no to chodź, poczekaj. Opa. Mama. No. Wróciliśmy już do domu i czas na rozpakowanie tych rzeczy. W sumie to nie kupiliśmy nic nowego, wzięłam tylko tą łyżkę do butów, bo nasza się złamała, a ta jest fajna, taka metalowa. I w sumie świeczki i te piękne lampiony, można powiedzieć, bo z tego zaraz zrobimy przepiękne lampiony i będzie to naprawdę bardzo ładnie wyglądać. Zobaczcie tylko, jak pięknie to wygląda. Z daleka trochę jak jakiś kominek. Dodatkowo ułożyłam sobie te lampiony na takiej tacy z lustrem i odbija nam tutaj też pięknie to światło, ale myślę, że będę musiała kupić sobie taką większą tackę z lustrem, żeby jeszcze bardziej mogło się to odbijać. No cudownie. Ja w tym okresie jesienno-zimowym mogłabym odpalać cały dzień świece, także teraz będziemy mieć piękny klimat. Kolacja już przygotowana, zobaczcie tylko, jak pięknie te świece tutaj wyglądają. Naprawdę żałuję, że już dawno sobie czegoś takiego nie zrobiłam. Teraz bierzemy się już za jedzenie i tym oto akcentem kończę dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco. A my widzimy się już w następnym vlogu. Pa!